Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy jubileusz. To jest 20. wszechnica oświeceniowo-racjonalistyczna. I ponieważ to jest jubileusz na skalę europejską, mamy dzisiaj europejskie i światowe problemy ze światową siecią globalnej wymiany informacji i danych wywiadowczych. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy jest możliwa wolność w internecie i co nam przyszło dwa lata po tym, jak już nie ma ACTA i po tym, jak Snowden ogłosił, że ACTA nie ma, ale i tak wszyscy o nas wszystko wiedzą. Dzisiaj naszymi gośćmi jest przedstawicielka Fundacji Nowoczesna Polska Marysia Świetlik, która w sprawie tego, co wolno w internecie, a czego nie wolno i za co każą nam płacić niedługo, jest specjalistką na miarę polską i europejską, oraz Konrad Liściński, który nam towarzyszy od pierwszej wszechnicy, czyli od pierwszego sprzeciwu i informacji o tym, czym ACTA jest i czym nam groziło. I to tak zamykamy koło te jubileuszowe, ponieważ spotkaliśmy się na pierwszej wszechnicy prawie dwa lata temu, tuż po krakowskim proteście, który zakończył wszystkich włoskich z organizatorami. Myślę, że totalnie wszystkich, ponieważ dokładnie nikt się nie spodziewał, że przyjdzie około 15 tysięcy osób. To nawet za solidarności tej pierwszej, drugiej i trzeciej nigdy na krakowskim rynku nie było więcej niż kilka tysięcy osób, łącznie z papieżem. Ja nie będę przeszkadzał w dyskusji, oddaję głos specjalistom, a potem myślę, będziemy zadawać pytania i oczekiwać rozsądne odpowiedzi. Bardzo proszę, Konrad Marysia. To może dalej się dać. Ja bym najchętniej od razu odpowiedziała na pytania, bo ja oczywiście mogę różne rzeczy opowiadać, ale nie wiem, czy najbardziej dobrze się czuję w takiej formule, że po prostu rozmawiam o tym, co was interesuje. Nie wiem, co Konrad, co myślisz, czy chciałbyś jakieś inne pytania? Ja lubię wstępniaki, bo ja lubię mówić. Zacznę od tego, że rzeczywiście jak dwa lata temu spotkaliśmy się podczas momentu, w którym do świadomości polskich władz docierała informacja o tym, że ACTA może nie jest najlepszym sposobem na rozwiązywanie jakichkolwiek problemów, szczególnie wyimaginowanych problemów, to do końca nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jak to się skończy. Czyli nikt tak naprawdę nie wiedział, czy ACTA zostanie przyjęte, czy nie zostanie przyjęte, powiem nawet więcej. A tym wielkim protestem w sprawie ACTA miałem swoje seminarium doktoranckie i się dowiedziałem tam od szanownych profesorów, że prawdopodobnie ACTA przejdzie, bo przecież to jest niemożliwe, żeby nie przeszło. No, potem pół roku później okazało się, że Parlament Europejski jednak doszedł do innego wniosku. Prawdopodobnie i to jest akurat dosyć chyba powszechnie znana w Europie informacja dzięki polskim protestom przeciwko ACTA. Ale niestety to jest tak, że Stany Zjednoczone i pewne grupy interesów Stanów Zjednoczonych mają środki na to, aby nie zamykać pewnych tematów, tylko ewentualnie je kontynuować w nieskończoność, tak aż wreszcie ktoś się na to nabierze i jednak się zgodzi. I między innymi to były takie dwie umowy międzynarodowe, które były jakby negocjowane już przed tak naprawdę ACTA. I tak naprawdę negocjowane są cały czas. I oczywiście tak samo jak ACTA są negocjowane tak półoficjalnie. Znaczy coś wiemy, znaczy wiemy, że one są, nie aż tak bardzo jak przy ACTA. To jest taka umowa handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą i druga umowa pomiędzy Europą a Kanadą. Mniej więcej w listopadzie, grudniu, styczniu tamtego roku i tego roku pojawiły się, że jakieś posłowie kończyły jakieś tam kolejne rundy, tam druga runda przy Stanach Zjednoczonych i trzecia runda chyba przy tej umowie z Kanadą i zaczęły pojawiać się jakieś coraz większe informacje dotyczące tego, co w tych umowach handlowych będzie. I teraz tak, oficjalnie jest tak, że rzeczywiście te dwie umowy, jedna z nich się tak ładnie nazywa Transatlantic Trade Investment Partnership, to jest ta umowa ze Stanami Zjednoczonymi, a złośliwi mówią, że ta umowa nazywa się, że tak naprawdę ta umowa nie dotyczy ułatwienia kontaktów handlowych, a tak naprawdę jest kolejną umową o wolnym handlu, takim czystym tego słowa znaczeniu.
I czym te umowy są i jaki one mają wpływ na to, o czym mówiliśmy dwa lata temu o ACTA, to do końca tego nie wiemy, dlatego że one, oczywiście teksty są cały czas niejawne, natomiast z informacji, które Komisja nam przekazuje, szczególnie w zakresie umowy z Kanadą, wiemy, że w tej umowie będą postanowienia dotyczące własności intelektualnej, ale jednocześnie Komisja zastrzega w swoich oficjalnych dokumentach, że po historii z ACTA ten poziom ochrony, który jest projektowany w tych dokumentach, nie będzie wyższy od tego, który jest w tym momencie w Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę bardzo wysokiego poziomu ochrony, ale już pan 6, więc nie będzie wyższy od tego, co jest teraz w Unii Europejskiej i że jak gdyby te dokumenty niczego nie zmienią, to jest taka, też niczego nie zmieniała, chociaż to skandal. Natomiast taka, no i wszyscy się zadają się to samo pytanie, no po co w tej sytuacji te. No i wtedy się dowiadujemy na przykład, że w Kanadzie europejskie prawa własności intelektualnej, czyli patenty i prawa autorskie są nagminnie łamane. Kanada jest członkinią... Inaczej niż u nas, bo oczywiście w Europie nie łamie, tylko Kanadyjczycy to wszystko nam łamią i dlatego my musimy tym naszym przedsiębiorcom europejskim zapewnić odpowiedni poziom ochrony. Oczywiście, czy tak jest, czy tak nie jest, to tego do końca nikt nie wie, tego nikt nie mierzy, więc to ja też sobie mogę powiedzieć różne rzeczy. Natomiast, co istotne, Kanada jest stroną konwencji berneńskiej o prawach autorskich, jest stroną konwencji paryskiej o prawach patentowych, znaczy o własności przemysłowej, jest stroną wreszcie słynnego porozumienia TRIPS, czyli z wszelakiego, jeżeli chodzi o własność intelektualną. Więc generalnie powinna chronić tak, jak powinna chronić, no ale okazuje się, że za mało chroni. Problem z tego tak naprawdę w konsekwencji jest tylko i wyłącznie taki, że jak dostaniemy wreszcie te dokumenty przed oczy, to trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście to, co Komisja mówi, jest prawdą, czy to nie jest prawdą. I co jest jeszcze ciekawsze, jeżeli chodzi o tą drugą umowę, tą ze Stanami Zjednoczonymi, to ta umowa, oczywiście Unia Europejska już teraz w ramach takiej polityki transparentności, tam można Państwu przeczytać kilkanaście dokumentów, takich briefów skrótowych dotyczących tego, dlaczego ta umowa jest ważna i zbawienna i jak to nasza ekonomia europejska po prostu wybuchnie. Tylko po tym, jak będziemy mogli, tą umowę podpiszemy ze Stanami Zjednoczonymi. No ale generalnie jest grupa sceptyków, która generalnie uważa, że te zasady wolnego handlu, to one może nie są takie złotodajne, że tylko się nie włączy i wszyscy są szczęśliwi, że to może nie do końca tak działa. Ale przygotowując się do tego spotkania, zwróciłem uwagę, to też jest ciekawe, na taką organizację Public Citizen. To jest taka organizacja, która zajmuje się śledzeniem. A między innymi tych dokumentów związanych z wolnym handlem i z porozumieniami gospodarczymi. I co ciekawe, to jest organizacja, która napisała swoją taką, znaczy oczywiście dość krytyczną analizę dotyczącą tego, co może być w tym dokumencie i w tym, co jak z ich insiderskich informacji wynika, że w nim będzie. I co ciekawe, oni obawiają się jeszcze większe rzeczy ze strony Europy, niż my się obawiamy ze strony Stanów Zjednoczonych, bo tam właśnie jest napisane, że oni na przykład boją się zalewu mlekiem europejskim, które nie spełnia ich standardów. Bo to generalnie ta umowa ma dotyczyć, to jest ciekawe, bo to jest pierwszy raz się zdarzy na poziomie międzynarodowym, pomiędzy państwami, czy takimi dużymi organizacjami, ma nastąpić w tej umowie zrównanie, czy tak wprowadzenie ogólnej zasady uznawalności jakości produktów. Tak? Normalnie teraz jest tak, że w ramach Unii Europejskiej mamy tak zwaną zasadę uznawalności, że na przykład zarejestrujemy leki w Niemczech, to możemy je sprzedawać w Polsce, nie ma problemu. Natomiast tutaj ma ta zasada zostać przeniesiona transatlantycko. No i teraz pytanie brzmi, czy nasze zasady i ich zasady to są ze sobą kompatybilne, to jest raz. No i drugie pytanie brzmi, na jakim poziomie te zasady zostaną ustalone. Tak? Pytanie brzmi, czy nagle się nie okaże tak, że ten poziom ochrony zostanie ustalony na takim poziomie, że trzeba będzie coś obniżać, na przykład w naszym poziomie. Tak się może zdarzyć. Oni się również obawiają tego, że co istotne, oni się również obawiają tego, że za pomocą tego mechanizmu mogą, że tak powiem, zostać cofnięte reformy, które zostały wprowadzone po kryzysie w zakresie regulacji bankowych. To znaczy, no, po tym, co się stało w Ameryce, po kryzysie zostały znowu jakby włączone pewne regulacje ochrony dotyczące tego, żeby banki nie mogły się zachować tak, jak się chcą zachowywać. A z drugiej strony banki europejskie, które nie mają takich regulacji, jak w Stanach Zjednoczonych, no jednak chciałyby, żeby w Stanach Zjednoczonych tego też do końca tak nie było. I tutaj rzeczywiście ta organizacja obawia się tego, że ten poziom ochrony w Stanach Zjednoczonych może spaść. No i trzecia rzecz, która jest równie istotna,
i chyba z punktu widzenia tego, o czym też będziesz ty mówiła, to jest kwestia ochrony i wymiany danych. Tak naprawdę ta umowa również ma regulować kwestie związane z wymianą danych i tego, na jakich zasadach ta wymiana będzie następowała. I generalnie, no, troszeczkę wszyscy w tym momencie spekulują, bo są jakieś tam informacje ogólne z komisji. Nie ma tekstu, tak czy siak, że ten tekst się pojawi, no to dla zdrowego oddechu należałoby tą umowę no, tak na spokojnie przeczytać sobie i zastanowić się, czy rzeczywiście ona ma te straty za sobą niesie, bo mamy jakieś zidentyfikowane, które z nią mogą być związane. No czy rzeczywiście jest takim bezpiecznym, genialnym mechanizmem, to nas wszystkich uszczęśliwi. Troszeczkę wiemy też o tym, co tam się dzieje dzięki WikiLeaks, tak? czyli takiej organizacji, która stworzyła mechanizm pozwalający tajnym informatorom faktycznie pozostać tajnymi, tak? Czyli chyba najbardziej taką znaną postacią, która skorzystała z tej możliwości jest Chelsea Manning, tak? Czyli szeregowiec, starszy szeregowy, który pozyskał dane dotyczące kontaktów depesz dyplomatycznych oraz bardzo wielu informacji dotyczących wojny, między innymi w Afganistanie. I oczywiście z punktu widzenia takiego szeregowca właściwie on nie miałby żadnej szansy, żeby ujawnić te informacje jeszcze w sposób dla siebie bezpieczny. Tak? A WikiLeaks jest takim mechanizmem, który pozwala te informacje wrzucić, potem one są jakoś tam wstępnie weryfikowane i każdy może następnie z nich skorzystać. I tak samo stało się z pewnymi, to nie był tekst jakby tych umów, tylko to były takie zalecenia, w jakim kierunku należy je negocjować. Jak wynikało z tych informacji, rząd amerykański działa wbrew interesom większości firm amerykańskich. Te rozwiązania, które próbuje przeforsować, są korzystne wyłącznie dla największych korporacji, zwłaszcza tych tak zwanych Big Pharma, czyli największych korporacji farmaceutycznych, tak? Bo z tego punktu widzenia to jest po prostu największą hańbą własności intelektualnej, to są kwestie dotyczące patentów farmaceutycznych. Tak? Czyli mamy państwo, które oficjalnie głosi taką doktrynę wolnego rynku, uczciwej konkurencji, dajemy wszystkim równe szanse, natomiast całą swoją politykę prowadzi w sposób, który sprzyja wyłącznie temu, żeby silni i potężni byli jeszcze silniejsi i potężniejsi, a ci, którzy nie mają władzy, bo nie mają przeważnie po prostu pieniędzy, żeby zostali jeszcze bardziej zniewoleni. Tak? I mówię też o tym dlatego, że właśnie jakby internet stał się tą unikatową w historii szansą na to, żeby przezwyciężyć ten schemat. Tutaj przywiozłam ze sobą książkę, którą wydaliśmy w fundacji pod tytułem Wolność w chmurze i inne eseje. To jest zbiór 6 tekstów napisanych przez Ebena Moglena. Jest amerykański profesor prawa, ale też programista, założyciel Fundacji Wolnego Programowania, który zajął się internetem jeszcze w latach 70., znaczy to programowaniem, potem internetem. I on właśnie w ten sposób opowiada nam o tym, czym jest internet. Tak? I za chwilę jakby też trochę opowiem o Akta, bo to się łączy oczywiście. I jego wizja jest taką bardzo wizją, no chyba bliską lewicowemu spojrzeniu, tak, na rzeczywistość. No, on ma to pierwsze rozpoznanie, że żyjemy w świecie nierówności społecznych. Drugie, że te nierówności wiążą się z dostępem do władzy, którą tak reguluje dostęp do środków produkcji. A trzecie rozpoznanie jest takie, że oto dzięki internetowi środki produkcji zostały naprawdę uspołecznione. To znaczy oczywiście mówimy o produkcji wiedzy, produkcji kultury i produkcji informacji. I dla mnie ja pracuję w fundacji od roku, a poprzednią część życia skończyłam pracując w mediach. Więc jakby z takiego własnego rozpoznania mogę powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. To znaczy, jeżeli ma się duże pieniądze plus duży kapitał społeczny plus duży kapitał kulturowy, oczywiście można forsować swoje idee, jeśli się jest go pozbawionym. Właściwie póki mieliśmy do czynienia wyłącznie z instytucjonalnymi mediami, nie było żadnej szansy przebicia się. Tak? I internet to umożliwił też jakby wejście do debaty
publicznej, aczkolwiek nie tej oficjalnej medialnej, to znaczy nadal telewizja czy radia, większość czy duże periodyki oczywiście są zamknięte na tą debatę, która toczy się w internecie, tak? Przebija się to bardzo, bardzo rzadko. Natomiast widzimy, jak polski internet rozkwitł i jak dał głos grupom mniejszościowym. Tak? Jestem pewna, że wszyscy korzystacie z różnego rodzaju stron internetowych, które po to, żeby znaleźć tam poglądy, których nie znajdziemy w pierwszym programie telewizji. Tak? I to było też to, co przeraziło ludzi, to znaczy to oczywiście tam było to hasło, tak, Donald Matole, skąd będziesz ściągał pornole, które prawda, w ten sposób jakby wskazywało na to, że protestujemy tu przeciwko potencjalnemu zagrożeniu, że nie będziemy mieć dostępu do filmów pornograficznych albo jakichś innych, ale też myślę, że ludzie naprawdę w to uwierzyli, że potrzebują takiego medium, gdzie będą mogli wyrażać swoje poglądy, które nie wpisują się w ten jeden obowiązujący, tak, w tym wypadku liberalny i neoliberalny dyskurs. Ja też, jakby poza fundacją, ale zrobiłam taką konferencję naukową na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącą tego ruchu protestu przeciwko ACTA i tam też na przykład mieliśmy bardzo ciekawy referat pokazujący, co się działo na forach kibicowskich w czasie ACTA. Tak? Byliście na ulicy, to widzieliście tak, że udało się zgromadzić ludzi o bardzo różnych światopoglądzie i dużą część z nich stanowili i kibice, i też osoby o takich mocno prawicowych poglądach. Właściwie ci najbardziej chyba udało zdyskontować te protesty. A ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, która teraz jakby, bo zaraz pewnie z Marysią przejdziemy do drugiego bardzo ważnego punktu, na którym nam prywatnie zależy, żeby go zareklamować, mianowicie w Unii Europejskiej teraz toczą się, no bo ta historia tak naprawdę, to, że my się dzisiaj tu spotykamy, tak naprawdę została wywołana aktą, a dzisiaj jesteśmy w takim momencie, kiedy w Unii Europejskiej toczą się na poważnie, prawdopodobnie na poważnie, dyskusje i konsultacje społeczne dotyczące reformy prawa autorskiego i podstaw prawa autorskiego w Unii Europejskiej. Ale zanim do tego dojdę, i to mam przykład, i to pewnie też o tym będziecie jakoś kojarzycie, przykład z ostatnich trzech tygodni, w sprawie tego, w jaki sposób prawo autorskie albo własność intelektualna źle konstruowana może tak naprawdę wpływać na to, co się dzieje. Na pewno kojarzycie tą sytuację, kiedy pojawiła się informacja dotycząca tego, że LPP przenosi się na Cypr. Nagle pojawiła się strona na Facebooku dotycząca tego właśnie, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Chociaż niektórzy twierdzą, że to genialne rozwiązanie, ale generalnie to nie jest najlepsze rozwiązanie, żeby nie płacić podatków. To znaczy, z której strony patrzeć. No, oczywiście. Niektórzy twierdzą, że optymalne. Tak, więc niektórzy nazywają to optymalizacją, dawno to się nazywało kradzież. Ale nie ważne. Tak czy siak. Została założona ta strona. I co jest ciekawego w mechanizmie praw autorskich, mechanizmie ochrony własności intelektualnej, to jest to, że na samym początku historii prawa autorskiego ono zostało wymyślone po to, znaczy nie zostało wymyślone, ale jakby bardzo silnie współgrało z mechanizmem cenzury. Tak? To nie jest żaden ahistoryczny wymysł, tylko to rzeczywiście było tak, że prawo autorskie było mechanizmem cenzury stosowanym przez Kościół i stosowanym przez władze państwowe do ograniczenia informacji. I nagle okazuje się, że w XXI wieku, w dobie internetu, ten sam mechanizm prawa autorskiego nagle z rąk państwowej cenzury przeszedł w ręce cenzury prywatnej. Ja to jest jeszcze gorsze. Co jest jeszcze gorsze, więc jakby w ogóle poza naszą dyskusją. Na czym to polega? Ja pamiętam, jak przygotowałem się do pierwszej konferencji CopyCampu i tam pokazywałem taką informację dotyczącą lokalnego działacza w Wadowicach, który za pomocą prawa autorskiego próbował zastraszyć czy usunąć pewne informacje na temat swojej wypowiedzi w zakresie papieża w lokalnej gazecie. A dwa tygodnie temu, ta strona z informacją o tym, że LPP przenosi się na Cypr, która zgromadziła tam bardzo dużą ilość członków, została zdjęta przez Facebooka, dlatego że Facebook w swoim regulaminie ma taką złotą zasadę, że jeżeli zostanie mu złożone jakieś zgłoszenie o naruszeniu praw autorskich, no to on może w takiej sytuacji
zamknąć stronę i z tego oczywiście, z tego uprawnienia skrzętny korzysta i skorzystał również w tym momencie, ta strona, kiedy się pojawiła, już nie miała takiego wielkiego nagromadzenia osób. Więc z punktu widzenia tej organizacji, czy z punktu widzenia tego takiego podmiotu, który jest zainteresowany zamykaniem pewnych informacji, że tak samo było z TVN, kiedy się pojawiła ta informacja, taki filmik z Durczokiem, który tam może się, że stóp jest brudny, to i też część tych filmów banowali właśnie ze względu na naruszenie praw autorskich. I to jest takie doskonałe pokazanie sytuacji, w którym prawa autorskie, które są źle skonstruowane, oparte na złych zasadach i źle wykorzystywane w społeczeństwie, mogą tak naprawdę być kolejny raz odwracane nie tam, znaczy przeciwko społeczeństwu, i to się dzieje rzeczywiście na co dzień. Ale można też głębiej spojrzeć, znaczy to są bardzo cenne przykłady, jak śledząc to, co się dzieje z prawem autorskim na świecie, też widzimy dużo takich przykładów, tak, gdzie po prostu prawo autorskie jest takim wygodnym pretekstem po to, żeby usuwać treści dla nas niewygodne. I tak jak mówiłeś, tak, te procedury są niezwykle perfidne, bo jakby ta druga strona nie ma za bardzo jak się bronić i udowodnić, że jednak miała prawo do opublikowania jakichś treści. Tak? Może pójść do sądu i po dwóch latach dostać informację, że tak, rzeczywiście ten profil został usunięty niezgodnie z prawem, przyznaczony. Możemy go z powrotem Tak, ale w tym sensie, że sam pośrednik jakby nie ułatwia. Też nie do końca wiemy, jakie są zasady tego, bo też w jakich sytuacjach Facebook reaguje na te zgłoszenia. Tak? Na przykład było po tych marszach 11 listopada była cała taka akcja czyszczenia Facebooka i na pewne zgłoszenia Facebook reagował, na inne nie. Więc też nie do końca wiemy, jak to działa. Tak? Słucham? Na sporą większość reagował, tak, ale no nie jest to takie proste, że raz klikniesz i strona znika, tak? Znaczy, jest tam jakiś algorytm albo jakaś polityka. Albo jakaś polityka, której nie znamy. Albo administrator Warszawy. Właśnie nie, wiecie, z tą Warszawą to też jest dziwne. Wiecie, Facebooka nie ma w Polsce a propos płacenia podatków. Tam chyba zgłosił, że 80 tysięcy to jest jego przychód na terenie Polski roczny. Jest bardzo biedna, mam ale Bitcoin jest w złotówkach. Nie, w złotówkach, ale jest zarejestrowany w Irlandii, to z oczywistych powodów podatkowych. Ale chciałam też powiedzieć, że w ogóle na prawo autorskie możemy spojrzeć jako na pewną formę wprowadzenia cenzury. Bo jeżeli się zastanowimy, o czym tak naprawdę to prawo jest, to ono nam mówi o tym, że jedna osoba ma prawo decydowania o tym, co cała reszta społeczeństwa może robić z jakimś dziełem kultury. Tak? I to na przykład z mojego punktu widzenia, ja z kształcenia jestem antropolożką kultury, nie prawniczą, więc trochę myślę jakby poza tym systemem, to też jest bardzo dziwne podejście, tak? Bo antropologia kultury, jak pewnie wiecie, ma taką perspektywę, że jakby sięga dziesiątki tysięcy lat wstecz i obejmuje bardzo różne sposoby myślenia o kulturze i o wytwarzaniu tych tak zwanych tekstów kultury. I z tej antropologicznej perspektywy to jest oczywiste, że wszystko, co my w tej chwili robimy, jest zakorzenione właśnie w tym dorobku ludzkości i nie tylko jednej cywilizacji, ale widzimy, jak bardzo się te myśli przenikają i wzajemnie inspirują. I nagle taka koncepcja, że jeden utwór zostaje w jakiś bardzo dla nas sztuczny sposób wyjęty z tego dorobku ludzkości i wszystko jedno, czy jest to utwór artystyczny, czy to jest na przykład jakiś element wiedzy, tak? I zostaje zamknięty, innym nie wolno się tak tym inspirować, nie wolno tam zaglądać, chyba że mają dużo pieniędzy i zapłacą. Też jest jakiś kompletnie absurdalny, tak? Znaczy ja szanuję prawo artysty do tego, żeby jego praca była podpisywana jego imieniem i nazwiskiem. Rozumiem, że artyści też chcą być wynagradzani za swoją pracę, tak jak każdy inny. Absolutnie nie jestem zwolenniczką niewolnictwa, czyli brania pracy bez płacenia za nią. Natomiast pytanie, czy w ogóle prawo autorskie to jest to narzędzie, którym wszystko się powinno odbywać, tak? My mamy jakby z przekonaniem artystów, że na przykład ten okres ochrony trwający 70 lat po śmierci twórcy jest absurdalny, bo dla nich nie jest absurdalny, bo oni myślą o zabezpieczeniu swoich rodzin.
Tylko to jest zupełnie inny problem, bo to nie prawa autorskie powinno tworzyć system zabezpieczeń społecznych czy emerytalnych dla twórców, tak? Natomiast ponieważ to zostało zlikwidowane, więc próbuje się jakby już wszystko tym prawem autorskim objąć, tak? A ponieważ dzięki upowszechnieniu internetu to prawo autorskie znowu objęło jakiś przedziwny obszar, dla którego nigdy nie zostało wymyślone i do którego kompletnie nie pasuje, czyli obszar takiej codziennej komunikacji, tak? Czyli w prawie autorskim, jeszcze może mnie tu skorygujesz, ale jest taka kategoria rozpowszechniania, która decyduje, to jest właśnie, że wolno rozpowszechniać, albo nie wolno rozpowszechniać. No i kiedyś to rozpowszechnianie było rozumiane w ten sposób, że chodzi o wydrukowanie książki, tak? Albo wyświetlenie filmu w kinie. No potem się pojawiła telewizja, to troszeczkę się tak zaczęło. Ale też wymyślano na przykład taki ten system opłat nadawczych, tak? Czyli teraz jak coś się pojawia w telewizji, to telewizja pisze taki raporcik, że tutaj wyświetliliśmy taki film, wysyła go tam do odpowiedniego stowarzyszenia, czyli organizacji zbiorowego zarządzania i tam jakieś pieniądze za tym idą, potem trafiają do twórców. Natomiast to, co my robimy w internecie, zostało też uznane za rozpowszechnianie, tak jakby to było dokładnie ten sam rodzaj działalności gospodarczej, jak druk, sprzedaż książek, tak, czy nawet sprzedaż to nie, bo to już nie jest sprawa autorskiej, ale jakby wydawanie. Jakby sytuacja stała się kompletnie absurdalna i to jest też coś, czym próbujemy się zajmować w fundacji, czyli i to też jakby namawiam Was do wzięcia udziału w tych konsultacjach społecznych i wyrażenia tego poglądu, że przede wszystkim prawo autorskie powinno zostać, czy jakby, przepraszam, ta nasza aktywność w internecie, jeśli nie jest komercyjna, powinna zostać wyjęta spod prawa autorskiego w taki czy inny sposób, to już można oczywiście sobie dyskutować, tak? Ale to niekomercyjne korzystanie z utworów powinno być po prostu legalne. Idąc teraz tym tropem dalej, bo to jest oczywiście wersja bardzo optymistyczna rzeczywistość, jaką chcielibyśmy, żeby była, bo ona się tak naprawdę opiera na bardzo zdroworozsądku. Tak musi być. Tak musi być. Nie może być inaczej. Tak musi być, ale jest trochę inaczej. Znaczy, teraz jest teraz trochę tak. I to, w Polsce jest na razie w tym momencie tak, że, i to jest ważne, a propos tego rozpowszechniania i naruszenia prawa autorskiego, że w Polsce jest obecnie tak, że można ściągać utwory, nie można je rozpowszechniać. Tak? Czyli ja mogę sobie ściągnąć utwory z YouTube'a, mogę sobie ściągnąć z Torrentu i nie ma z tym problemu, nie mogę ich rozpowszechniać. Nie jest tak we wszystkich krajach europejskich, a ponieważ... Pytanie właśnie, czy z Torrentu tak, bo tam, nie wiem, z dysku typu chomik możesz, ale z nie. Trzeba znaleźć takie torrenty, które dają ci możliwość... Wyłączyć zablokowania, rozpowszechniania, tak. Ale to jest możliwe, podobno. To chyba tylko w Polsce i chyba w Holandii jeszcze. No właśnie, teraz jest problem, dlatego że w tym momencie w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest sprawa dotycząca właśnie tak zwanych legalnych źródeł. To znaczy, my przyjmujemy w Polsce taką zasadę, bardzo słuszną zresztą, że niezależnie z jakiego źródła ściągamy dany utwór, mamy prawo z niego korzystać w ramach tak zwanego dozwolonego użytku prywatnego. No ale oczywiście, ponieważ tak nie jest ze wszystkich krajach Unii Europejskiej, to jedna ze spraw dotarła tam właśnie do Trybunału. Ta sprawa dotyczy czystych nośników i opłat dotyczących tych czystych nośników, nie musimy się wdawać w szczegóły, natomiast puenta tej sprawy, jeszcze nie ma puenty, na razie jest opinia tak zwanego rzecznika generalnego z 9 stycznia 2014 roku, która to opinia na razie wskazuje w ten sposób, że te wyjątki dotyczące prawa autorskiego, które są przewidziane w prawie autorskim europejskim, one dotyczą tylko i wyłącznie sytuacji ściągania z legalnego źródła, albo generalnie w ogóle kopiowania utworu z legalnego źródła. Czyli dotyczą sytuacji takiej, w której ja kupiłem sobie płytę w sklepie, a potem sobie skopiowałem na iPada. I to mogę zrobić, zgadnie rzecznika generalnego. Natomiast sytuacji, w której ja posiadam dany plik MP3 albo film, który ściągnąłem, albo w którego posiadaniu znalazłem się nie poprzez legalne źródło, tylko na przykład z jakiejś strony internetowej, z której możemy ściągać filmy, no to zdaniem rzecznika generalnego taka aktywność byłaby niedozwolona. To jest bardzo istotna sprawa z punktu widzenia polskiego systemu prawnego. To znaczy, niestety bardzo często jest tak, że Trybunał Sprawiedliwości przyjmuje te opinie rzeczników generalnych jako swoje wyroki.
czasami od tego odchodzi i szczerze powiedziawszy, radziłbym nam wszystkim trzymać kciuki za to, żeby od tej linii odszedł, dlatego że sytuacja, w której jednak mi się okazało, że oglądanie YouTube'a czasem może być niezgodne z prawem, to byłaby już sytuacją kuriozalną. No i generalnie dość daleko ingerującą w to, co się może stać u nas. To jest o tyle do tego wszystkiego zabawne, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, toczą się w tym momencie w Unii Europejskiej te konsultacje dotyczące tego, jak to prawo europejskie ma wyglądać. Więc tym bardziej zachęcamy wszystkie osoby do tego, żeby jednak postarały, ponieważ Komisja Europejska przygotowała ankietę. Komisja Europejska przygotowała ankietę, która ma 80 pytań, 34 strony po angielsku, wytłumaczenia takim językiem, że ja jestem prawnikiem, ja wiem, o co w tym chodzi, ale ja nie wiem, czy ktoś... A ja już nie dobrze. Ale czy ktoś, kto nie jest prawnikiem, na pewno będzie wiedział, o co oni zadają te pytania. Pytania są zadane w tej ankiecie na takiej zasadzie, jakby rzeczywistość była taka, jak jej nie ma. Na przykład tam jest takie pytanie, to mnie strasznie rozbawiło, mianowicie, czy ja odczuwam problemy związane z tym, że jak ściągnę sobie plik, to potem nie mogę go sprzedać ze względu na zasadę terytorialności do innego kraju. Znaczy oni wychodzą z założenia, że jest jakiś jeden użytkownik w Unii Europejskiej, który jak ściągnie plik, to ma problem z tym, żeby go sprzedać do innego państwa, żeby pokazać go swojemu koledze. Znaczy oni wychodzą z takiego założenia, że jest taki człowiek w Unii Europejskiej, który tak robi. Ale tak nie ma, bo tak nikt się normalnie nie zachowuje. Więc te pytania są w ten sposób skonstruowane, więc odpowiedzi do tych pytań będą musiały jakby tłumaczyć, że te pytania są bez sensu i że być może trzeba tego. Ale generalnie rzeczywiście warto w tych konsultacjach wziąć udział. Te konsultacje toczone są do 5 lutego. Ja myślę, że Marysia zaraz powie więcej na ten temat, dlatego że Fundacja Nowoczesnej Polski pomogła, czy pomaga ludziom zrozumieć tą ankietę, którą Unia Europejska nam zesłała. Jest jakaś ściąga. Tak? Jest ściąga. I tak, dokonaliśmy takiego wyboru 12 najważniejszych pytań, z tym, że to 12 jest pytaniem otwartym, gdzie po prostu można napisać, co się myśli na temat Komisji Europejskiej. Nie wolno używać tego. Tak. Czyli tak naprawdę wybraliśmy 11 pytań, które wydały nam się kluczowe z punktu widzenia obywatelek i obywateli, bo jakby tutaj tak staramy się być rzecznikiem tej grupy, która jest kompletnie pomijana i też jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak zostały sformułowane te pytania przez Komisję Europejską, to one są właśnie, jeżeli jesteś tam biznesem, który zajmuje się dystrybucją plików, coś tam, jeżeli jesteś reprezentantem twórców, tak, a w ogóle nie ma pytania, a jeżeli jesteś obywatelem, to też chcielibyśmy się dowiedzieć, co myślisz. Nie, Taka optyka nie jest brana pod uwagę. Więc mamy tak, kilkaset tysięcy podmiotów gospodarczych, które żyją z obrotu prawami autorskimi i mamy kilkaset milionów obywateli, których głos jest... Którzy również sprzedają i obracają legalnie tymi towarami. Tak, ale jakoś ich głos, prawda, nie jest tak istotny. To jest to zasadne. Także wybraliśmy 11. Zostawiłam tutaj na stole ulotki, tam jest zapisany adres konsultacje.prawokultury.pl. Można oczywiście, jeżeli ktoś ma parę godzin, to można oczywiście też odpowiedzieć na wszystkie pytania, też jest tam taki mechanizm. Jeśli nie, można wybrać właśnie taki uproszczony formularz. Co ważne, można odpowiadać po polsku również. Kiedy jest napisane tylko po angielsku. Tak, znaczy pierwsze dwa tygodnie spędziliśmy na tym, żeby pisać listy do Komisji Europejskiej, prosząc o wydłużenie tego okresu, bo 2 miesiące, z czego 3 tygodnie świąt, to jest naprawdę bardzo mało. Tak? My chcieliśmy uruchomić różne środowiska, które na co dzień jakby odczuwają problemy związane z prawem autorskim. To są na przykład bibliotekarze. Tak? To oni bardzo cierpią z powodu ograniczeń, jakie nakłada na nich prawo autorskie, ale powiem, że pierwszy miesiąc trwał, to były święta, a potem właściwie było za mało czasu, żeby cokolwiek zorganizować. Też udało nam się dwie europosłanki zachęcić do tego, żeby też uderzyły do Komisji Europejskiej, ale oczywiście Komisja powiedziała, że no niestety ma tak napięty harmonogram, że nie widzi takiej szansy. Dlatego właśnie wybraliśmy te 11 pytań i zobaczcie, są tam na przykład takie pytania, czy linkowanie powinno być zawsze legalne? Czy w ogóle możemy sobie wyobrazić internet, jeśli linkowanie będzie nielegalne? Znaczy, to co nam... Krótko. To będzie tak, znaczy to będzie to może być legalne, jeśli będzie komercyjne na przykład. Tak, znaczy to...
Wiecie, to są, to brzmi absurdalnie, ale mamy już jakby bardzo konkretne rozwiązania, które powstaje w Hiszpanii, które mówi o tym, że linkowanie jest nielegalne w sytuacji, kiedy link ma się ukazać na stronie, która przynosi jakiś profit właścicielowi. I oczywiście to jest coś takiego, co ma uderzyć ludzi w takie strony, jak tam, nie wiem, Kinomaniac TV na przykład, tak? Podaję nazwy, gdyż już został zamknięty. Ale oczywiście prawo będzie tak sformułowane, że uderzy w nas wszystkich, tak? Bo nikt nie będzie właśnie dbał o ten interes obywatelek i obywateli. Ponieważ w ogóle optyka Komisji Europejskiej jest zawężona do przemysłu kreatywnego, a tak jak tu mówimy od początku, to prawo obejmuje naszą codzienną aktywność, tak? Pojawiają się, no, jest właśnie to pytanie o długość trwania ochrony prawnej autorskiej. Ochrona to też już jest, prawda, takie dosyć ideologicznie pojęte, tak? Znaczy, kogo chroni to prawo autorskie? No, my wolimy mówić o monopolu prawno autorskim, bo taką przyjmujemy optykę. I tutaj tak, w tej chwili mamy 70 lat, tyle trwa, co jest po prostu absurdalne, bo mam teraz w bunkrze sztuki, gdzie wystawiają się młodzi twórcy, tak? Czyli jeżeli twórca ma dzisiaj 20-30 lat i nie daj Boże jeszcze sobie pożyje 50, to legalnie będziemy mogli, prawda, zaprezentować na naszym blogu jego utwory gdzieś tak w połowie XXI wieku. Po prostu. Znaczy, oczywiście dzięki właśnie restrykcyjnemu prawu autorskiemu prawdopodobnie nikt już nie będzie o tym twórcy słyszał, tak? I to jest tak naprawdę druga bardzo ważna rzecz, o której powiedziałam na myśl, ale która mnie tak szczerze powiedziała się zawsze najbardziej w tym wszystkim bulwersuje. Komisja Europejska, i to właśnie wynika bardzo dobrze przy tych dwóch umowach, a tak naprawdę przy uzasadnieniach dotyczących tych umów z Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą. Oni za każdym razem, ja nie wiem, skąd oni mają takie informacje, znaczy mają dużo sprzętu, żeby mieć takie informacje, ale oni za każdym razem podkreślają, jakie to dobrodziejstwa ekonomiczne te regulacje będą przynosiły w ogóle wszystkim, a już najbardziej to one będą przynosiły artystom, już najbardziej to będą tym biednym artystom przynosiły korzyści. Problem polega na tym, że wszystkie badania, które są prowadzone, może nie wszystkie, ale większość badaków analizujących, w jaki sposób funkcjonuje prawo autorskie w rzeczywistości, komu ono tak naprawdę służy, no bo nie oszukujmy się, przecież to, żeby myszka Miki była chroniona przez 70 lat po śmierci Walta Disneya, nie służy Waltowi Disneyowi, tylko służy jego firmie, wielkiemu koncernowi, który dzięki temu może jakby dalej na tym kapitale kulturowym gromadzić sobie gigantyczne zarobki. I to rzeczywiście jest świetnie pokazane, że ten system tak naprawdę, bo to zawsze bardzo ładnie wygląda, tak? Bo to zawsze chodzi o to, że bronimy tych biednych artystów. To problem polega na tym, że przychodzi co do czego, to ten biedny artysta, żeby móc żyć, to on musi komuś to sprzedać. Więc on na dzień dobry najprawdopodobniej sprzedaje to prawo autorskie dużemu podmiotowi, no i potem ten duży podmiot jest szczęśliwy, ma takie cudowne prawo autorskie, co będzie 70 lat po jego śmierci żyło. Więc jest zadowolony, żeby ten jak najdłużej żył, a potem, żeby ten jeszcze najwięcej z tego korzystał. Tak czy siak wszystkie te badania pokazują, że sytuacja ekonomiczna artystów nie jest tak naprawdę lepsza od sytuacji ekonomicznej, czy naprawdę wynagrodzenie od sytuacji ekonomicznej innych ludzi. Co więcej, bardzo często jest to dużo niższe i zawsze, to jest najzabawniejsze w tej całej historii, jak to jest, że my zazwyczaj widzimy tych artystów i oni nie są, większość tych artystów nie są, nie jest strasznie bogata, natomiast rzeczywiście ten system wspiera tworzenie tak zwanego systemu gwiazd, znaczy tworzenie kilkunastu podmiotów, które w danym państwie będą rzeczywiście generowały duże zyski, bo takiej firmie fotograficznej lepiej zainwestować w 5 czy 10 gwiazd, gigantyczną promocję, żeby to oni generowali zyski, niż się za bardzo przejmować wszystkimi innymi. Więc jakby ta logika, która stoi za tym systemem, w naszym, w moim przekonaniu, jest po prostu oparta na widzimisię albo na z gruntu fałszywych przekonań. Też powiedzmy sobie, że nie są to najbardziej kreatywni twórcy, ci wybrani przez... To prawda, dlatego że ja ostatnio przeczytałem taką bardzo ciekawą książkę, ona dotyczy przemysłu muzycznego w Stanach Zjednoczonych. Jest taki pan, który napisał naprawdę gigantyczną książkę o przemyśle muzycznym w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni 300 lat. I każda część tej książki ma po 600-700 stron. To naprawdę gigantyczna kolumna. I to jest rzeczywiście taki opis tworzenia produktów w postaci artystów. Tak? Znaczy, to, tak naprawdę dzisiaj to wygląda. Tworzy się po prostu taki produkt w postaci artysty i on jest po prostu sprzedawany w różny sposób różnym podmiotom. I spoko, ja nie mam z tym żadnego problemu. Tylko pytanie brzmi,
problemem prawa jest to, żeby zabezpieczać konto, żeby tego typu produkty tworzył. No, nie wiem, a co więcej, czy tworzenie takiego prawa, które... Okej, okay, żeby to było tak, że my tworzymy takie prawo i ktoś na tym zarabia, jest super. No okej, okay, to byłoby połowa biedy. Tylko problem polega na tym, że to prawo bezpośrednio wpływa na naszą autonomię i bezpośrednio wpływa na naszą prywatność. Oni mówią tak, no dobra, jak już my mamy takie prawo, to musimy też sprawdzić, czy ktoś tego prawa nie łamie. Więc trzeba mieć jakieś informacje o tych, co łamią to prawo, trzeba to w jakiś sposób śledzić. Więc mimo, że dla każdego utworu trzeba przykleić taki mechanizm, który będzie nas informował, gdzie ten utwór jest odtwarzany i czy na pewno jest odtwarzany przez tego, co z niego zapłaci. No i generalnie okazuje się, że ta schizofrenia prawa autorskiego powoduje to, że szarzy obywateli, że nie mogą korzystać z kultury w pełnym zakresie, jak to kiedyś było, a po drugie coraz bardziej są, że tak powiem, śledzeni i łapani, co robią, jak korzystają z tych utworów. W końcu dotarliśmy do tematu, na którym mieliśmy powiedzieć, czyli o wolności w sieci, tak? I czy ona jest jeszcze możliwa. To też jest przedmiotem tej książki, naprawdę wam polecam. Mam nadzieję, że wkrótce będzie dostępna właśnie w księgarni Hartu w punkcie sztuki w Krakowie. Ja tak. Ale też można ją kupić przez stronę prawokultury.pl, też w Merlinie i tak dalej, ale... A ściągnąć sobie, tak? Można ją ściągnąć oczywiście za darmo, ona jest wydana na wolnych licencjach, także też na tej samej stronie. Już się nie ma. Czyli ściągnąć można plik, natomiast jeśli w druku, to można też tam zamówić. My sprzedajemy ją dlatego, że jest to pewien rodzaj takiej cegiełki na naszą dalszą działalność wydawniczą. To jest pierwsza książka, którą Fundacja wydała w tej postaci. Czekamy na debiut Konrada Liścińskiego w napięciu rosnącym nieustająco od 2 lat. Tak. A ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, trochę nawiązując do tego, o czym mówił profesor Moglen, który tutaj był w tamtym roku właśnie dzięki fundacji na konferencji Copy Camp. I to zresztą można też zobaczyć w internecie. Za darmo. Legalnie za darmo można zobaczyć w internecie, na stronach fundacji jest wykład profesora. Tak, na YouTubie niestety. No niestety. Ale opanujemy wkrótce technologię. Tak czy siak, profesor Moglen tak naprawdę zwraca uwagę na drugą bardzo ważną rzecz. Dlatego, że z jednej strony to prawo autorskie, które on identyfikuje również jako taki element, który bardzo silnie wszedł do prawa, do oprogramowania komputerowego i tego, w jaki sposób jest stworzone oprogramowanie komputerowe, że ono jest zamknięte, jakie to powoduje konsekwencje dla infrastruktury sieci itd., itd. To jest o tyle istotne, że w dzisiejszych czasach coraz bardziej nam się zaczyna prawo autorskie zlewać, może nie tyle, że zlewać, tylko łączyć z drugim właśnie problemem ochrony danych osobowych w internecie. Dlatego, bo z jednej strony, i tutaj dochodzimy do sytuacji, w której koncerny walczą obok siebie, a my musimy z tego wszystkiego cierpieć. Bo z jednej strony mamy wielkie korporacje w postaci korporacji mediowych, które zależy na silnym prawie autorskim, a z drugiej strony mamy inne wielkie korporacje, które nie zależy na silnym prawie autorskim, Google i Facebook, najchętniej tu ucieszyły się, jakby wreszcie to prawo autorskie zniknęło, bo wtedy mieli święty spokój, ale te same korporacje z kolei są bardzo zainteresowane naszymi danymi osobowymi. Więc mówią tak, okej, prawo autorskie jest złe, więc znieśmy, my tylko was chcemy wasze dane osobowe. Tych dajcie nam jak najwięcej, a to wam w żaden sposób nie będzie, kolidowało. I to jest kolejny bardzo ważny element, żeby umieć to troszeczkę wyważyć, tę kwestię pomiędzy prawem autorskim a tymi danymi osobowymi, a po drugie, żeby wreszcie zrozumieć, że ten problem tych danych osobowych staje się problemem coraz bardziej poważnym. I tak naprawdę to, że my coraz bardziej jakby tracimy naszą autonomię informacyjną, czyli to co o sobie chcemy powiedzieć innym podmiotom poprzez internet i tak naprawdę, że ta autonomia jest jakby wyoutsourcowana, bo mówimy, okej, okay, no, jeżeli chcesz korzystać z Facebooka, to musisz mu wszystko powiedzieć. Ja powiem tak, jest taka książka o internecie, wydana przez wydawnictwo Beck. Ona jest częściowo dobra, częściowo niedobra. Ale ja znalazłem w niej tylko jedno zdanie, które chcę przeczytać, dlatego że ono jest w moim przekonaniu wyrazem tego, czego się najbardziej powinniśmy bać, czyli tego niezrozumienia nowoczesnej technologii przez profesorów prawa. Przeczytam to zdanie. Sędziu, koniecznie. Tak. Wydaje się, na co jaskrawo wskazuje technologia cloud computingu, że obecnie mamy do czynienia z kreowaniem pewnego pozoru autonomii informacyjnej, ponieważ pozostająca pod presją wymagań współczesności jednostka ma coraz mniejszy wpływ na zakres udostępnianych informacji o sobie. Generalnie ten cały artykuł jest zawsze na takiej zasadzie, widzicie Państwo, mamy nowoczesną technologię, która tego wymaga od użytkowników, więc biedni użytkownicy, to już nie ma się co przejmować tą prywatnością, więc ją po prostu... Tak po prostu musi być.
Tak po prostu musi być. Tutaj problem polega na tym, że z tego co ja pamiętam, nie, nic jest takiego jak presja wymagań współczesności, która jest bezosobowym tworem, który krąży nad nami, nas wymaga czegoś od nas, tylko ta presja, za tą presją kryją się właśnie to, o czym mówi Mogle, kryją się konkretne grupy interesów, kryją się konkretne firmy, konkretne przedsiębiorstwa i strategie biznesowe, które po prostu nie są magicznymi czy wyabstrahowanymi wymaganiami współczesności, tylko są konkretnymi pieniędzmi, na których im tak naprawdę zależy. I to jest bardzo istotne, żeby wreszcie przypomnieć tym, którzy zajmują się analizą prawa, a ja jestem prawnikiem i staram się im to przypominać, że rzeczywistość jest taka, jaka jest, a nie jest jakimś właśnie takim wyabstrahowanym tworem, jakim jest prawo, że się, a jeżeli się analizuje w oderwaniu od wszystkiego, a potem się zastanawia, ona to nie działa rzeczywistość. To niestety tak nie wygląda. Tak, i tutaj znowu też widzimy styk prawa autorskiego z tą kwestią szpiegowania, tak? Bo jak wiadomo, najłatwiej się szpieguje wtedy, kiedy mamy scentralizowany system, bo nie trzeba tracić dużo czasu na wiele działań w różnych miejscach, tylko najprościej jest szpiegować ludzi na Facebooku albo przez Google, tak? Jak wynika właśnie z ujawnionych przez Edwarda Snowdena informacji, te firmy, Apple i jeszcze parę innych, podpisały umowę z amerykańską agencją wywiadu wojskowego, czyli NSA, że proszę bardzo, oto są dane wszystkich naszych użytkowników, a mówiąc wszystkich naszych użytkowników, w przypadku Facebooka to jest prawie 2 miliardy ludzi, tak? To znaczy, krótko mówiąc, wszyscy, którzy mają dostęp do internetu, są w tej chwili szpiegowani, ale to nie jest jakby immanentna cecha internetu jako takiego, to jest właśnie cecha pewnych modeli biznesowych, takich jak Facebook i Google, które są po prostu firmami, które prowadzą swoją działalność poprzez analizę naszych zachowań w sieci, tak, pobieranie danych i analizowanie naszych zwyczajów. Natomiast jest możliwy inny internet, on istnieje, tutaj padła już ta nazwa torrenty. Torrenty to jest taki sposób łączenia się użytkowników internetu, który nie wymaga tej centralnej jednostki, która nas spotyka, tak? Łączymy się bezpośrednio komputer z komputerem. Inaczej też mówisz o tym, to są sieci peer-to-peer. Dlaczego sieci peer-to-peer są nielegalne w całej Europie? Dlatego, że właśnie są wykorzystywane do tak zwanego file sharingu, czyli dzielenia się plikami. A dzielenie się plikami, jak się rzekło, jest nielegalne ze względu na prawo autorskie, tak? I nagle okazało się, że wymyślona bodajże w Szwecji ta idea, która potem została ujęta jako Pirate Bay, została zdelegalizowana, czy też może nigdy nie była legalna, ale w którymś momencie została uznana za bardzo niepożądaną i jej twórcy zostali oskarżeni, tak, siedzą w więzieniu. Właśnie dlatego, że że jest niezgodna z prawem autorskim. Tak? Czyli ta nasza jakby innowacja technologiczna, która zapewniłaby nam bezpieczne korzystanie z internetu, nie działa ze względu na prawo autorskie. To też jest jakby pytanie o legalizację file sharingu, czy tych sieci peer-to-peer, czyli człowiek do człowieka. W ogóle nie mamy w konsultacjach europejskich. Można na nie tylko odpowiedzieć tym otwartym pytaniem. Czego oczywiście zachęcamy. Tak. I to jest bardzo ciekawe, także Europa wytworzyła bardzo interesującą technologię, bezkosztową, taką rzeczywiście upodmiotawiającą użytkowników i użytkowniczki. Natomiast prawo jest zakazało zupełnie niby innych względów. Tak, a z drugiej strony z jakiegoś powodu również tutaj została wymyślona ta zasada bezpiecznej przystani, która powoduje, że te podmioty takie na przykład jak Facebook mogą spokojnie, no bo efektywnie jak tak spoczy na to nieprawnie, tylko tak na chłopski rozum, no to Facebook tak rozpowszechnia te wszystkie utwory, co są tam nielegalnie rzucone przez użytkowników, ale są pewne mechanizmy prawne, które powodują, nie, to akurat jest legalne, to możesz robić, bo ty, drogi Facebook, nie wiesz, co tam ci użytkownicy wrzucają, więc nie musisz się czego martwić, a jak się dowiesz, no to wtedy to zdejmiesz, więc też nie musisz niczego martwić, ale nie daj Boże, jak ten biedny użytkownik wyjdzie do drugiego biednego użytkownika, ten plik z tym filmem, no to wtedy już się świat rzeczywiście zaczyna walić, więc tego nie możemy. Czyli możemy, tak, zobaczyć, bo
też jakby uwagę, że być może powinna przez ten projekt interesów amerykańskich korporacji, a faktycznie, a nie tylko na poziomie retoryki, zainteresować się tym, co jest dobre dla obywatelek i obywateli. Bo jeżeli dzięki Snowdenom wiemy, że cała nasza aktywność, w zasadzie cała nasza aktywność w sieci jest zapisywana na serwerach amerykańskiej służby wywiadowczej, no to oczywiście pojawia się pytanie, czy cokolwiek jesteśmy w stanie z tym zrobić, czy już to jesteśmy w tym miejscu, że możemy sobie powiedzieć, no trudno, koniec, tak? Czy epoka, w której wierzyliśmy w coś takiego jak prywatność, w której uznawaliśmy, że jest jakaś wartość, a nawet prawo człowieka, czy jedno z europejskich praw fundamentalnych, czy już się skończyło? No, na szczęście są jeszcze możliwości wykorzystania właśnie wolnego oprogramowania, czyli tego, czym się zajmuje Ben Moglen, do tego, żeby chronić tą swoją prywatność. Jedynym tak naprawdę sposobem zachowania prywatności jest zachowanie anonimowości. To, co to oznacza? To znaczy, że musimy się tak poruszać w internecie, żeby nie dało się nas zidentyfikować z naszym numerem IP. Numer IP to jest, albo też z innymi danymi, ale numer najprościej to jest oderwać od numeru IP. Numer IP to jest numer tego kabla, który wychodzi ze ściany, i który podłączamy do komputera albo przez Wi-Fi. I za każdym razem podpisujemy jakąś umowę, gdzie przekazujemy wszystkie dane, tak, żeby uzyskać ten dostęp. Jest bardzo fajna technologia, stworzona właśnie przez programistów pracujących na wolnym oprogramowaniu, która się nazywa Tor. I jest to taki fajny sposób, który sprawia, że zanim dotrzemy do tej strony, która nas interesuje, czyli wrzucamy sobie na przykład prawokultury.pl, wysyłamy ten, naciskamy Enter, wyszukiwarka tam zaczyna pracować, ale zamiast pójść prosto przez te główne serwery, to ona sobie skacze po całym świecie. I najpierw tam się łączy, nie wiem, z Urugwajem, potem z Chile, potem skoczy do Etiopii. I tych skoków jest tak dużo, że w momencie, jak zapytanie dotrze do prawokultury.pl, to oni, to jakby ta strona nie jest w stanie zidentyfikować, skąd przyszło tak zwane zapytanie. Tak? To jest technologia, która jest darmowa, sprawdzona, bezpieczna. To jest jakby potwierdzone przez to, co Edward Snowden udostępnił, że nie udało się nigdy złamać tej technologii. To jest jakby pierwsza rzecz, którą można po prostu wpisać sobie Tor, browser, czy wyszukiwarka Tor, ściągnąć, zainstalować i przestać używać Google Chroma. Jest jeszcze druga rzecz, bo tak naprawdę to, o czym ja przed chwilą przeczytałem, to, o czym mówi, to jest tak naprawdę to, czym się teraz powinno zająć, znaczy moim zdaniem, Komisja Europejska. To znaczy, tak jak powiedziała, przestać zajmować się przemysłem, no bo ten przemysł, jakby na to nie patrzy, on się dobrze trzyma. Nawet jakbyśmy popatrzyli, jak dużo jest filmów ściąganych w sieci, to jakoś te wielkie wytwórnie filmowe jakoś nie bankrutują tak nie za często, a co roku jakoś, a co roku mają coraz większe zyski jakimś cudem z tych filmów, co są tak ściągane bez ich wiedzy. Więc może produkują badania, które mówią, że strasznie dużo to. No tak, więc to wszystko się tak strasznie komplikuje. Natomiast istotniejsze być może właśnie byłoby to, żeby zająć się tymi prawami obywatelskimi, bo to nie jest tak, że nie można stworzyć regulacji, która powie, sorry, winę, tu duże, nie możecie tego robić. Macie tak zbudować model biznesowy, żeby tego nie robić. To nie jest nie do pomyślenia, to nie jest nie do wymyślenia, nie do zrobienia, tylko to jest pytanie, czy mamy taki moment polityczny, żeby wreszcie zająć się tego typu sprawami. Wydaje się, że rzeczywiście w tej kwestii prywatności i ochrony danych jest lepiej niż było kiedykolwiek, to nie znaczy, że jest idealnie, ale rzeczywiście ja nie śledzę bardzo uważnie tych spraw, natomiast wydaje mi się, że jest szansa, że rzeczywiście tutaj władze takie europejskie staną w obronie swoich obywatelek i obywateli, no bo że nasze lokalne rządy, prawda, nic nie zrobiły, to wiemy. Pozyskaliśmy bardzo pocieszającą wiadomość, że Radek Sikorski ma taki telefon, który nie jest podsłuchiwany i w zasadzie to powinno nas już zupełnie uspokoić i zamknąć temat na długo. Wtedy jak dzwoni, że brzmi. Ja myślę, że ta część taka wprowadzenia tematu może mi uznać za chwilowo zakończoną. Ja zapraszam do zadawania pytań. Przepraszam, tylko zapomnę. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby zadać też pytanie Edwardowi Snowdenowi. Jeśli ktoś korzysta z Twittera, to wystarczy wpisać taki hashtag Ask Snowden, ponieważ będzie o 21 połączenie z nim na żywo. Okej, to ci to mają taką możliwość i chcą, myślę, że to taka docenie za często, tak? Raz na pół roku. Okej.
okej, natomiast bardzo bym prosił o pytania. Natomiast a propos tego, o czym mówiliście, mam takie jedno pytanie, że gdyby, znaczy zwracam takie uwagi, że gdyby pierwszym systemem prawnym, jaki wprowadzono w ludzkiej cywilizacji, było prawo autorskie, to prawdopodobnie nie wyszlibyśmy z jaskiń. Na pewno. A po drugie, to dzielenie się plikami jest bardzo interesujące, bo na przykład gdybym zadzwonił do znajomego i przeczytał mu artykuł w gazety, to mamy prawa autorskie. No nie. Nie, bo jest znajomym, to właśnie nie, bo znaczy w Polsce tak też. Czy w Polsce jeszcze nie, ale tak jakby ale nie wiadomo, na przykład może być na przykład w Stanach Wielkiej Brytanii to prawo do kopiowania i tego i taki moment, że oni się na poważnie zastanawiali, czy jak sobie kupię płytę, to mogę rozgrać na iPada. Oni na poważnie tego to poważny problem, no bo większość wykazywała się chyba nielegalnie i się przyzwyczaiła, więc to nie jest tak, że to jest absurdalne, to jest bardzo nie. To jest przeniesienie pewnych zakazów na inne medium, prawda? Tak, tak. I okazuje się, że to jest absurdalne, ale jak skorzystamy z innego medium, to już nie jest. Tak. Polega na absurd. Więc jakby to było takie moje pytanie, jak to powiedziałem, że na szybki przypadek nie będę czytał tekstów prasowych. Ale zapraszam do innych pytań, wątpliwości. Może się okaże, że ktoś długoletnio łamał prawo, ale nie będziemy tutaj mieć takiej konsekwencji. To jest absolutnie pewne, że wszyscy łamaliśmy prawo autorskie wielokrotnie. Tylko dlatego to prawo jeszcze w ogóle... A niektórzy z przyjemnością. Że je łamiemy. Niektórzy z przyjemnością, tak? Proszę bardzo. A ja mam taką prośbę. Ktoś tu zadaje pytanie, proszę stanąć się z przodu. Z tyłu jest mrok na potrzeby filmu. Tak, NSA pan o to prosi. A właśnie. NSA słuchajcie już wszystko, wie na nasz temat. Dobrze. Nie ma sensu się tam podać. Ale w tamtym tygodniu na szczęście Barack Obama miał takie piękne, wzruszające przemówienie i mówił, że wszystko poprawi. Że wszystko będzie takie samo, ale że wszystko poprawi. Ale będzie lepiej. Ale będzie lepiej. Jest swój tytuł. Nie jest najgorzej, bo teraz ostatnio było tak, że akta zajmował się minister kultury, tak, u nas. Tak. A do tej pory nie powierzono podobnej negocjacji ministrowi sportu, więc nie jest najgorzej. Po prostu minister jest prezesem, który powinno przejąć. To jest sorry, guys. A to jak się zmieni klimat, to na razie nie. Taki jest klimat, że nie to bardzo. Znaczy, my tak sobie zagadujemy, ale... Bo jak nie to kota, będzie musiał być dalej. Ja niestety mam tak, że mogę mówić bez końca. Ja też. Czy na pewno zachęcamy do wzięcia udziału w tych konsultacjach Unii Europejskiej, to sprawa. Tak, ja was za to zupełnie prywatnie teraz proszę, bo jak naprawdę będzie to, że jak wejdzie to orzeczenie tego sądu ETS w tym kształcie, który zaprezentował Rzecznik Generalny, to wszyscy będziemy mieli dosyć duży problem. Tak, mówię zupełnie poważnie, to będzie rzeczywista rewolucja w prawie autorskim w Polsce, bo nagle się okaże, że oglądanie filmu może być nielegalne. Tak, a jeżeli wejdą i... A to nie jest tak, że jest nielegalny, bo przód teraz, ja szczerze powiedziawszy jestem trochę naiwny, ale rozmawiałem z moimi kolegami adwokatami i się okazało, że rzeczywiście na przykład w takich małych sądach rejonowych, w takich różnych górkach kosowskich... Na przykład w Warszawie. Tak? Okay. Zapadł wyrok już w pierwszej instancji. Na prawie się miał ochotę. Nie pamiętam, ale zapadł wyrok przeciw... przed ostatnimi wyborami jakiś kandydat PiSu bodajże na swoim profilu na Facebooku zalinkował piosenkę zespołu Pasuczki, nie wiem, może to był tytuł, nie wiem. Dokładnie w każdym razie wrzucił tak link do piosenki z YouTube'a, no a Facebook ma taką technologię, że jak się poda link, no to on jakby embeduje, tak? Jest możliwość odtworzenia. I ten zespół złożył, czy prawdopodobnie wytwórnia, złożyła pozew przeciwko temu posłowi i przegrał już w pierwszej instancji, ponieważ właśnie polski sąd powiedział, że linkowanie wymaga zgody uprawnionego, czyli właściciela praw autorskich w utworze. Ale to jest jedna rzecz, bo to jeszcze powiedzmy jakby tak, to powiedzmy, że da się jeszcze znaleźć jakieś uzasadnienie. Słabo, ale da się to znaleźć. Ale to, co mnie bardziej przerażyło, to informacja o tym, że jakiś chłopak, no jaki, ja wiem jaki chłopak, jakiś chłopak został złapany przy okazji zupełnie innego przestępstwa. Też na marginesie związanego z absurdalnymi przepisami zakazującymi posiadanie innych z kolei rzeczy. Innych substancji. No i mianowicie miał komputer. No i tam prokurator badał to, czy no, w sensie, no, czy on jest... Bazę danych klientów. Tak, właśnie. I w ramach sprawdzenia tego również odkrył, że
znajdują się tam pliki MP3 z muzyką. No i oczywiście to jest taki mały sąd, który nie był chyba za bardzo dobrze obeznany w prawie autorskim. W każdym bądź razie ten chłopak pod wpływem jednak dosyć poważnej sytuacji, w jakiej się znalazł, przyznał się do tego. Przyznał się do wszystkiego i efektywnie zapadł wyrok za coś, co nie powinien zapaść wyrok, dlatego że w polskim prawie ma prawo mieć te pliki. Natomiast efektywnie ten wyrok jest i on jakby... No to jest to prawo karne, więc... Tak, to nie jest, to nie są żarty, to jest zachowanie. No już, jeśli to jest ta sama sprawa, o której myślę, to tam zapadł wyrok, z tego co pamiętam, 3 miesięcy pozbawienia wolności. Oczywiście, jeśli to jest ta sprawa, to ten wyrok był w zawieszeniu ze względu na to, że wcześniej nie był karany. Ale jakby też jakby rozumiemy, że stworzenie takiego haczyka, na który można złapać każdego obywatela i obywatelkę, no to jest ten paragraf 22, który już mamy. W tym wypadku ściągnięcie do walnego przeszkodzenia recydywa. Tak, oczywiście. To znaczy właśnie pomimo tego, że to ściąganie jest w Polsce legalne, to my nie mamy... No ale to tak naprawdę, tak jak rozmawiałem... ...szkoleń tak, dla sędziów, w związku z czym oni nie mają zielonego pojęcia. Tak? Tak, to nie jest takie do końca właśnie wszystko oczywiste, no a to po prostu był sąd karny. I tu jest tak naprawdę największe niebezpieczeństwo, prawda? Że tacy ludzie, którzy nie mają, nie są reprezentowani przez profesjonalnych prawników, no bo są złapani i są młodymi ludźmi i tak dalej. To nie jest tak, że się zamkną, że to będzie adwokata, tylko jednak rozmawiałem z panem prokuratorem, który wydaje się być poważnym człowiekiem, a ten pan prokurator, będąc tym poważnym człowiekiem, oskarżał o to, że ma pliki MP3 na siebie. Mówi mu, że to jest nielegalne. No i to ten człowiek ma wiedzieć. Tak, szczególnie jak się naczytał informacji tam, że to jest nielegalne, ale jak to jest jeszcze, żeby było śmieszniej, na tej książce, to też są też często się zdarza, jest taki piękny rysunek, uwielbiam go bardzo. A pokazuje to, jest internet? Nie, pokazuje. Nie znajdę go teraz. W każdym razie na tym tytułem. O, jest taki piękny kamerek. Do kamery. Kserowanie zabija. Zabija, więc no, pomyślcie, za każdym razem jak kserujecie książkę, to jedna umiera, więc jest to słowo. Jeden malutki kotek w Hollywood i jedna książka. Albo jedna panna. Tak, tak, bo to też jest taka kampania, którą prowadzimy w fundacji, tutaj też rozrzuciłam takie ulotki, piszę, właśnie mam prawo ściągać filmy. Było też o kopiowaniu książek, tak, nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze parę lat temu w bibliotekach na przykład wisiały takie kartki, że można skserować, ale tylko 16 stron. Prawda? To odpłatna usługa. Natomiast polskie prawo mówi, że na prywatny użytek możemy skserować całą książkę. I czy kupujemy tę książkę, czy pożyczamy od kogoś z rodziny, czy od kogoś pozostającego w kręgu towarzyskim. To wszystko jest okej. Tak, to czy też ją kupimy, to nie ma znaczenia, tak? Prywatny użytek możemy właśnie, czy to, o czym mówiłeś, jeśli mamy płytę CD, to mamy prawo ją przegrać sobie na USB, potem to USB podarować. No, tylko właśnie cały czas jakby, póki pozostajemy w tak zwanym realu, to jest dosyć prosto określić, kto jest naszym krewnym bądź... Jednym słowem, po prostu warto na Facebooku przynajmniej 2 razy czy 3 razy w miesiącu wysłać informacje do wszystkich swoich znajomych, co tam sobie tak podtrzymaj te kontakty, żeby potem można było dowolić. No przecież od 2 lat, co 2 tygodnie regularnie o 20:27 informuję, że co o mnie słychać. Albo założyć grupę dobrych znajomych. Tak, ale to tam rzeczywiście musi być ten element rzeczywisty, tak znaczy, że to rzeczywiście musi w ten sposób wyglądać, że się jakiś ten kontakt utrzymuje i trzeba go udowodnić, tak? Tak, bo też prawo autorskie, gdzie rozróżnia różne takie zachowania, które dla nas należą do jednej dziedziny. Czyli na przykład prawo autorskie mówi, że jak jesteśmy na YouTubie, to zawsze mamy prawo obejrzeć film, tak? Bo jeżeli dzieło już zostało raz rozpowszechniane, to nikt nam nie może zabronić jego obejrzenia, tak? Czy nie wiem, możemy przeczytać jakiegoś PDF-a, który wisi tu u kogoś na stronie. Natomiast właśnie wyróżnia na przykład już to ściąganie jako zupełnie inny sposób kontaktu z tym dziełem. To jest kompletnie jakby absurdalne w tych technologiach cyfrowych, tak? Bo to jest, czy na przykład właśnie to, że teraz myśmy obejrzeli fajny film na YouTubie, to teraz wrzucimy link naszym znajomym, tak? Albo na swoim blogu zamieścimy ten link, żeby być, patrzcie, jaki fajny film zobaczyłem, tak? I nagle prawo autorskie uważa, że to jest zupełnie co innego i to jest dobre, a to jest niedobre. Tak? No, znaczy, tak jak mówiłam, my tutaj się odnosimy do polskich przepisów, które na tle europejskim są niezwykle liberalne. Tak?
Znaczy nie wiem w ogóle Konrad, czy... Tak, to są opcje, czyli też możemy, tak, to może, możemy też, mam wrażenie, że to też zawdzięczamy paru fajnym profesorom, nie tylko z Krakowa, którzy to, te ustawy konstruowali, ale którzy chyba nie mają teraz godnych następców, nie wiem, a dopiero na etapie dorobku. Ale jakby też chciałam zwrócić Waszą uwagę, że jeżeli Komisja Europejska przygotuje nową ustawę, ona raczej będzie równaniem w tym kierunku najbardziej restrykcyjnych rozwiązań i prawdopodobnie zmusi nas, bo to też, to jest na razie, te konsultacje to mają doprowadzić do tego, czy ta reforma się wydarzy, czy nie. Potem zapadną decyzje, czy to będzie dyrektywa, czy rozporządzenie, co jakby w różnym stopniu będzie wpływać na polskie prawo, tak? Ale jest niestety bardzo duża szansa, że jeżeli prawo się zmieni, to będzie dla nas oznaczało pozbawienie nas naszych wolności. Jedyne, co możemy zrobić, to wziąć udział w konsultacjach, a potem pisać i dzwonić do naszych europarlamentarzystów i prosić chyba to, żeby się wstawili. Tak? Jeżeli oni poczują taki nacisk... Żeby sobie też przypomnieli, że też oglądają filmy na YouTube. Nie, oni wiesz, zawsze się czują bezpieczni, mają immunitet i to w ogóle nie obchodzi, ale... Znaczy oni myślą tak tymi kategoriami, wiecie, niedługo wybory i czy nam to znowu ci ludzie nie wyjdą na ulicę i nie namieszają, tak? Czyli dajmy im odczuć, że jeżeli nam zepsują nasze wolności, to wyjdziemy na ulicę i nie zagłosujemy. Okej, skoro nie ma pytań, to tu w kuluarach mówię, że część osób ucieka, pogadamy jeszcze chwilę, natomiast żeby zakończyć jakąś pointą, ponieważ trwają te konsultacje, zbliża się kampania wyborcza do parlamentu, spróbujmy z tego tematu naszych praw i praw autorskich uczynić jakiś temat, bo to jest ta możliwość, to jest ta wiosna ludów, kiedy to może mieć znaczenie, a potem przez 5 lat może być trudniej. Tak, znaczy bardzo będziemy się też starali, planujemy w czasie tej kampanii wyborczej mocno odpytywać kandydatki i kandydatów na temat tego, co zamierzają zrobić kwestii, teraz się wyrobiło pojęcie prawa cyfrowe, czyli tak naprawdę chodzi o prawa człowieka w tym kontekście internetu. Będziemy ich męczyć o to. Męczmy ich wszystkich, wypełniali ankiety i zapraszamy w lutym na następną szybnicę. 27 lutego będziemy rozmawiać o polityce narkotykowej i komu to szkodzi, między innymi gościem będzie profesor Czapolani. Zapraszamy. 27 lutego. Godzina 18, duża sala, którą podjeżdżamy. Dziękujemy. Ja mam takie przemyślenia, że ci, którzy stanowią, znaczy, że postęp technologiczny jest taki, znaczy idzie tak szybko, że ci, którzy stanowią prawo, po prostu już nie nadążają do tego. I teraz na taki przykład. Jeśli chodzi na przykład o kopiowanie, o multiplikację, nie? O tą skalę multiplikacji. Jeżeli do tej pory na przykład ja będę kserował książkę, prawda, no to ja tych kopii wytworzę tam kilkadziesiąt, ale jeżeli na przykład są pewne egzemplarze, które nie są dla mnie dostępne, które mogę wypożyczyć w wersji papierowej. W związku z tym dla mnie praktyka jest taka, że ja idę do czytelni, na przykład Biblioteki Jagiellońskiej, siadam sobie na tej ławce, biorę tę książkę i po prostu mam oprogramowanie odpowiednie w telefonie, które digitalizuje tę książkę w ciągu godziny. Ja mam już zrobionego PDF-a, którego ja umieszczam w internecie i który już jest w zasadzie dostępny dla wszystkich użytkowników internetu. Ale też to jest ciekawe, że biblioteki też to robią, one też digitalizują, tak? Bo prawo autorskie mi pozwala zdigitalizować, ale nie pokazać. Więc oni je wykorzystają. Ci bibliotekarze to są też bardzo fajnie, nowocześnie myślące osoby, znaczy oni rozumieją także, żeby biblioteki miały przyszłość, a zwykle są to jakieś ludzie z poczuciem misji, to muszą się znaleźć w tych mediach cyfrowych, w których te nowe pokolenia korzystają z kultury. Ja mam brata, który ma 20, młodszego dużo, który ma 20 lat i słuchajcie, on nie czyta książek, on nie chodzi do pracy, on konsumuje kulturę wyłącznie poprzez internet. Jeżeli tam nie wprowadzimy tej kultury, która dla nas jest cenna, czy tej wiedzy, to on jej nigdy nie dostanie, bo on w życiu nie był w bibliotece. Może raz mu go mama zawiozła, żeby zobaczyć. Inną ale właśnie tam też jest pytanie, mnie też
biblioteki powinny mieć prawo udostępniać sobie swoje zbiory online. Wydaje się to oczywiste, także jeżeli mamy misję społeczną bibliotek, mamy bardzo tanią technologię, która pozwala im to zeskanować, one to skanują, a bariera jest tylko, żeby miały prawo to wrzucić do internetu, nawet takiego, że tam jakieś rejestracji, że trzeba się tam zapisać. A czy jest pytanie, czy muzea mają prawo udostępniać swoje zbiory online? Tak, bo to są te same problemy, obostrzenia, tak? A to, ale muzeum się tak, coraz więcej muzeów jest... Ale to zależy co robią, bo tam najczęściej w tym muzeum to stare, że oni mają te stare rzeczy, więc oni mogą to robić. Ja tu chciałem jeszcze przypomnieć ten kasus taki Polska Izba Książki versus Chomikuj.pl, tak, który pojawia się co kilka miesięcy, przynajmniej raz w roku, prawda? Gdzie Polska Izba Książki robi taki sobie PR, zamieszczając tekst: jesteście złodziejami, bo pozbawiacie nas wpływu z tytułu prawa autorskiego, bo upowszechniacie kradzione książki wersji elektronicznej na swoich stronach. I będziemy was pozywać. I ten tekst, on wraca co jakiś czas, jak za przeproszeniem, bumerang. Natomiast nigdy Polska Izba Książki nie pozwała Chomikuj.pl i nawet jeżeli by pozwała... Pozwała, ale nie udało jej się nic z tego zrobić. Bo Chomikuj działa właśnie legalnie, ponieważ dokładnie, tak jak Facebook wykorzystuje to. Dokładnie. Żeby była jasność, ja nie jestem, Marysia pewnie też nie jest jakimś specjalną fanką chomika, bo to jest rzeczywiście okropna, bo na tym polega problem. Ja napisałem jakiś taki tekst, który się nazywał Niech Zajc założy swojego chomika. Bo to jest podstawowy błąd założenia. Ja mówię tak, skoro chomik wymyślił, tak chomik i tak naprawdę mega Apple, skoro wymyślili model biznesowy zarabiany na tanim udostępnianiu, mówiącym w ten sposób, że udostępnimy ci 5 megabajtów treści za 5 zł czy za 2 zł. Wymyślimy taki model biznesowy i ludzie ten model akceptują, to zamiast walczyć z tym modelem, to trzeba go wykorzystać i powiedzieć, dobra, jak będziemy to legalnie wykorzystywali, te pieniądze będą wpływały do twórców, to nie ma najmniejszego z tym problemu. Ja nie wiem po prostu tego oczywiście. No, ja wykorzystuję legalnie, bo ja płacę za ten transfer. No tak, ale to jego. A to, że akurat ten serwis zajmuje się popularyzacją kultury, prawda? To już jest jak to misja. To jakby za transfer danych, ale to jakby nie chodzi o rekomendowane... No to sobie robię sobie żarty tutaj. Tak, ale... Wiecie, my też jakby uważamy, że jeżeli istnieje jakiś biznes, który działa poprzez to, że korzysta z cudzych utworów, to powinien tym zyskiem się dzielić. Też tam znajdziecie takie pytanie właśnie dotyczące tego wynagradzania twórców, tak? Ale my też właśnie to, co mówił Konrad, tak? Czy nam zależy, żeby te pieniądze szły do tych twórców? Jeszcze fajnie by było, żeby byli ci to twórcy, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia, żeby robić coś wartościowego. A nie, żeby te pieniądze szły do... Chomik w ogóle tak nie odprowadza pieniędzy w tej chwili. A biblioteki odprowadzają? Nie. Teraz będą musiały. Znaczy już muszą. Przecież masz ten lending. Od przyszłego roku muszą opłacać. No właśnie. Znaczy budżet państwa będzie opłacał na lending. Bo Chomik odbija do Polski z tych książki, Chomik odbija piłeczkę, twierdząc, że skoro oni działają jak biblioteka, tylko w internecie na większą skalę. Prawda? No, oczywiście oni nie działają. Nie. Ale biblioteki teraz... Pierwsze kupują książki, Ale żeba jasność, jak w XIX wieku wprowadzano koncepcję bibliotek jako publicznego miejsca, gdzie każdy może mieć dostęp i wziąć książkę, to wydawcy również byli strasznie przerażeni, że jak będzie można te książki czytać na darmo, to przecież oni zbankrutują, bo nikt nie będzie kupował książek. No i jakoś się okazało, że te biblioteki nie zabiły tego. Ale te książki na Chomiku skądś się biorą, prawda? Czyli albo ktoś weźmie książkę i ją zdigitalizuje, angażując swój czas w czynie społecznym, albo kupi i zapłaci za nią, prawda? I umieści ją. Ja tak robię na przykład, jeżeli kupuję jakieś czasopisma w wersji elektronicznej, typu Polityka czy jakieś inne Newsweeki, to potem rozsyłam linka do znajomych. Mówię, bierzcie i czytajcie. No bo wiecie, bo właśnie mamy taki konflikt, gdzie mamy pewne modele biznesowe i prawa człowieka. Strasznie trudno wybrać, co jest ważniejsze. To jest takie też założenie, że jeśli ludzie nie mają pieniędzy na książki, to jak biblioteki je kupią, jeśli biblioteki ją kupią, to zmniejszy się rynek, prawda? Bo ktoś pójdzie do biblioteki zamiast kupić. To jest absurdalne, bo jeżeli nie było bibliotek, to te 18, 5, 10 tysięcy książek by było sprzedane.
to jest jedna rzecz, a druga jest taka, to jest założenie kolejne błędne, że te osoby, które nie mają pieniędzy, nie kupią książek. Jak nie kupią, to i tak nie kupią, nie są rynkiem. I tak są rynkiem, więc się nie ma co nim przejmować. I tak to jest, wiecie, jest coś takiego w ekonomii, co się nazywa ekonomia tanich cen. Tam rzeczywiście jest takie założenie, na przykład po co się robi takie wielkie promocje i tak dalej. No, bo to jest tak zrobione, że jak się coś sprzedaje za 100 zł, jeden rynek jakby nie zjada drugiego. No. One się po prostu różnią od siebie i tyle. A poza tym, no właśnie, jakby dla mnie naprawdę to jest ten poziom, tak, że w interesie państwa czy władz publicznych jest to, żeby ludzie jak najwięcej czytali, czy to, żeby wydawcy jak najwięcej zarabiali. To jest fundamentalne pytanie, które zawsze jest zadawane. Tak, ale jest fundamentalne. Ja tutaj wychodzę z takim znaczkiem, który wyprodukowałam w Złotu Fundacji. To jest cytat z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która właśnie jedno z praw człowieka to jest prawo do kultury, brzmi to każdy ma prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym. No to mamy... W Konstytucji też mamy takie prawo. I tak, i w Polsce mamy Konstytucja prawo do domu. Wiecie, to jest tak, jak teraz się mówi dużo o prawie do mieszkania, tak? To nie znaczy, że państwo ma kupić każdemu mieszkanie takie, jak mu się marzy, ale ma tak ciężko pracować i tak konstruować swoje przepisy na różnych poziomach ustaw, podatków i tak dalej, żeby jak najbardziej zwiększyć tą szansę. Tak? Jeżeli państwo dopłaca do mieszkania tym, którzy i tak sobie kupują. Tak. No, genialne. To jest prawda? Tak punktu widzenia. Nie wiem, jak wyglądają sprawy lokatorskie w Krakowie, ale przypuszczam, że nie jest słabe jak we wszystkich innych rzeczach. Znaczy źle, ale lepiej niż większość miast. No, ale źle powiedział. No nie, naprawdę.